Pan prezydent prosił, aby nie podawać wszystkich szczegółów. W każdym razie jest to związane z agenturalną działalnością wśród suwerenów II Rzeczpospolitej. Spowodowane zostało zatrzymanie Sebastiana. I do tej pory niestety jest, że tak powiem, w miejscu odosobnienia. Niestety doszły mało ciekawe informacje, że tam podobno zainteresowany był jakąś nieletnią dziewczyną. Co okazuje się, że później, no, nie do końca zeznania są spójne. Wiem, że były próby, podjęte próby uwolnienia Sebastiana, aczkolwiek no, musimy wszystkiego się dowiedzieć do końca. Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Przerażające. Przerażające.